W sobotę 15 marca w Nidzickim Zamku po raz 30 zagościła poezja i piosenka francuska. Festiwal rozgrywany jest w dwóch kategoriach, jako festiwal piosenki oraz konkurs poezji i prozy. Konkurs od początku praktycznie podzielony jest na dwie kategorie, na prozę i poezję oraz na piosenkę francuską. W prozie i w poezji mamy dodatkowo podział na szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Na festiwal przyjechali uczniowie gimnazjów i szkół średnich z Warszawy, Olsztyna, Mławy, Suwałk i wielu innych. Piosenka francuska, jak i poezja wymaga od wykonawcy dojrzałości i świetnego przygotowania warsztatowego. Kluczem do sukcesu jest podparta emocjami oraz intelektem interpretacja niełatwych utworów. Podobnie jak w latach ubiegłych, poziom był bardzo wysoki. Pierwsze miejsce w konkursie piosenki zajęła Aneta Majeran z Mławy. W konkursie poezji i prozy w kategorii gimnazjum zwyciężyła Weronika Kochanowska z Mławy. Natomiast wśród licealistów najlepsza okazała się Joanna Suwińska z Nidzicy. Organizatorem od 30 lat jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy przy współpracy z Nidzickim Ośrodkiem Kultury.